Witam tutaj Pawson. Zaczynamy kolejny odcineczek z giereczki sobie. Evie Winfin. The Evie Winfin. Win-win. Dobra. Budzimy się w jakimś szpitalu. Has something startled you? Did they do something to my head? You don't look well. You should take better care of yourself. Gdzie mnie prowadzisz, kobieto? W klapkach? Widzicie, wylądowaliśmy u niej za... Sprawdzimy, czy ja mogę coś unowocześnić, a mam 9000. To chyba bronię dalej będziemy unowocześniać. Dobra. Szczelność. Poziom trzeci to jest... Się zwieść jeszcze mam. Już chyba nic z niej nie zrobię. Nie, tu jeszcze mogę. Przeładowanie. Dobra. Trochę wymaksowaliśmy sobie pistolecik. Najczęściej go używamy, bo jest najwięcej naboi oczywiście do tego. Ale dzięki temu, że go wymaksujemy. Dobra, szybkiego zapisu. Możemy sobie zrobić szybki zapis. To lustereczko nas nigdzie nie prowadzi, niestety. Widzicie, zawsze nas prowadziło gdzieś. Teraz już nie bardzo. Zobaczymy, co nam tamte pozwoli. Gdzie nam tamte pozwoli wyjść. Tej celi to ja chyba jeszcze nie otwierałem. Nie, to chyba nasza cela. To druga? Nic. Też nic. Nie mogę na razie. Dobra, wracamy gdzie... do tego miejsca, gdzie ona nas przeprowadziła. Komputery tylko. Nic tak naprawdę... czy jakiś safe? Klucz. Potrzebujemy klucza. Żeby coś otworzyć, potrzebujemy klucza. Klucz się musi gdzieś tutaj znajdować, więc poszukamy sobie jeszcze raz. Gdzie jesteś, mały kluczyku?
zobaczyć. Photographs. Zdjęcia. A church. Kościoła. Dziury w kościele, w podłodze kościoła. O kurde. Mam tylko już moją latareczkę. Widzicie? I nic więcej. Nie mamy żadnej naboi. Oto słabo. Bardzo słabo. Jeszcze mam w jakimś pokoju. Nie ma, że można pisać. Nic. Powiem, że tutaj się teraz bardzo nieciekawie zrobiło. Ja bym jeszcze chwilę siadł i zrobił sobie naboje do pistoletu przynajmniej. Zobaczymy, czy damy radę. Zapasy. Nie no. Tysiące. Zajebiście. Nic nie możemy zrobić. Chyba troszkę źle zrobiliśmy. Zapomniałem, że nie mam już naboi. Teraz możemy przez to bardzo cierpieć. Kto to jest w ogóle? To ona. W prawo idzie, widzieliście? Tam nigdy nie było przejścia w dół. Przynajmniej ja nie widziałem go nigdy. Oh fuck. Kurde, ktoś nas widzi. Ale nas straszą tutaj. Sebastian? No nieźle. Wrzuciło nas z jakiegoś dziwnego miejsca. Jeszcze tutaj nie byłem nigdy. Nie da się tego rozwalić. Tu coś jest.
Akurat tego bełta mamy. Powiem wam, że bardzo ciekawie się to zaczyna. Gra naprawdę robi duże wrażenie, jeśli chodzi o straszenie. Dobra, utrata samokontroli, to jest rozdział 6 już. Zobaczymy tędy, może coś znajdę. Potrzebujemy naboi. Bardzo potrzebujemy naboi. Dobra, to poszukujemy dalej. Różne rzeczy. W drugiej części da się wykonać te naboje. W różnych takich miejscach na... O, są naboje. Nie, może nie w różnych takich miejscach, tylko są takie stoliki do majsterkowania jakby. I tam można różne ulepszenia zrobić broni. Oczywiście nie trzeba ciągle wracać do tego samego miejsca. Graficznie dwójka jest troszeczkę lepsza. Nie ma jakiejś dużej różnicy, ale można zauważyć to. Niestety tak samo jak pierwsza część jest bardzo źle zoptymalizowana. Teraz na moim sprzęcie to jeszcze pierwsza część chodzi dobrze, ale jakiś czas temu, powiem wam panowie, bo ta gra się przyczynała wszystkim. Ale też były momenty, że na 1080. Gra była w jednym momencie, że się zaczęła przycinać lekko. Ktoś tam strzela do ptaków. Nie, pewnie nie do ptaków. Dobra, wchodzimy do środka. Nasz przyjaciel. Are you all right? My head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew, I was here. I must have blacked out, or maybe I turned again. Inside. Let's go. Dobra, spadamy do środka. Tym bardziej, że nie mamy za dużo naboi. Ale ileś dużo przyszło. No to mamy przerąbane, panowie. Tego nie otworzę, to mam przerąbane z dwoma nabojami do pistoletu i...
Dobra, próbuję uciekać. Są jakieś rzeczy. Kurde, nie ucieknę. Potrzebujemy tego. Dobra, mały. Czekajcie. Pierwsze to jest, wezmę sobie życie. Drugie... A, zabiją mnie. Tam mam jakieś rzeczy jeszcze. Sobie to wezmę. Co mogę. Dobra. Tu coś jest. Spadamy. Teraz potrzebujemy teraz zmienić broń. Zamrażacz, to pamiętam z drugiej części. O, biegną tutaj do nas. Kurde no! Dobra, przecież nie żyje, ale... Cholera! Spadaj, dziadu! Próbuję ich tutaj dociągnąć. Nie mam amunicji już, kurde. No to pięknie. To pięknie. Czekajcie. Trzeba zmienić broń. Najpierw życie może. A teraz broń. Otwieraj to, mały. Ach! Dostali! Ha, dobra. Spaliłem ich wszystkich. Na tym mi właśnie zależało. Dalibyście jakieś naboje jeszcze. Oj. Spaduwa, spaduwa, spaduwa. Muszę trochę pobiegać tutaj, bo jest trochę rzeczy dla nas dobrych. Dobra. No niestety skrypcik zadziałał. Tam chciałem jeszcze parę rzeczy zdobyć, ale niestety się nie udało. Dobra, bierzemy co możemy. Snajperka. Nowa broń.
Możemy się unowocześnić, ale nie wiem, czy cokolwiek nam to da. Ile my tego jeszcze mamy? Chyba naboi robimy. Tysiące, 1500. Dobra, zrobiliśmy co mogliśmy. Tutaj. Chyba do tego lustereczka. Da się? Nie da się, musimy znaleźć inne. Lustereczko. Wolę inną broń, bo tutaj mam ją bardziej wymaksowaną i łatwiej będzie mi strzelać, jak wiecie. O kurde. Jakiś mnich tu przyszedł do mnie. Dobra, spadamy. Jakiś dziwny mnich do mnie przyszedł. Kurde, no znowu amunicji nie mam. Ja pierdzielę, ale ja mam tutaj graj teraz. Dawaj naboje, gościu. Dobra, potem jakieś naboje będą przynajmniej. Do mojego pizdoletu. Słabo, naprawdę słabo jest. Trzeba też sobie szczerze powiedzieć, że jest bardzo słabo. Tu mamy. Dobra. Powalczymy jeszcze z wami. Chodź. Ale mnie trafił, chciałem... Dobra. Tyle przynajmniej dobrego. Frajerka jednego. Dobra, jest dużo lepiej, naprawdę jest dużo lepiej. Troszkę dodali mi naboi, bo tak to ja bym po prostu tutaj nie żył.
Za długo. Myślałem, że coś jeszcze leży. Ale niestety nie. O nie. W sumie to nie trzeba sensu tego ruszać. Dobra, idziemy na górę. Ostrzał tu jest, widzicie? O! Zjebałem bardzo. Chodź, misiaczku. A co mnie, kurde, tu trafiło? To ja bym się chciał bardzo dowiedzieć. Przecież niemożliwe, żeby mnie coś tu trafiło. W początku, jak myślicie? Nie ma aż takiej dużej tragedii. Trochę chujowo to się wymiga. Cholera, dobra. Dobra. Taką bym broń mi dali, da? Ach! Weźmiemy to tutaj. Dobra, jedziemy dalej. Naboje się zawsze przydadzą. No schodź malutki, chodź. Sprawdzimy tutaj, co mamy w środku. Bardzo. O nie. O nie. Może jednak na górę sobie wejdę. Idę ci pomóc.
Mały brzdącu. No złaś! Złaś! Debilu, złaś! Czemu to się nie chce złaść od razu? Zarąbali go. Źle to zrobiłem troszkę. Mnie to wkurwia to, że to mnie trafia, a ja nie mogę tego trafić. Znaczy oni przechodzą jakoś niewidzialni, no. To jest dziwne bardzo. Nie, nie podpalaj tego debila, bo to nic nie daje. A my go jak nie zabijemy, to wiecie, to nie mamy nic. Czy oni się podnoszą bardzo szybko? My go nie zabijemy, to nie mamy nic. To nie jest dobrze. Pomyślana akcja. Schodzimy na dół. Schodź, mały, schodź. To też jest trochę nie fajnie zrobione. Dobra. Co tu musimy zrobić? Najpierw sobie weźmiemy życia. Bo inaczej nas zaraz tutaj zakoszą. Nie zawsze mamy to samo. Jednak losowo jest. Czekajcie, tworzymy drugie teraz. To będzie? Ha. Jakie wielkie. Gdzie jesteś? Tam jest jeszcze jedna na górze. Chciałbym inną broń. O kurde! Gdzie to było? Tędy w dół. Wygląda, że tędy. No zbieraliśmy trochę naboi. Ale on się spierdzielił. Czekajcie, my pobiliśmy w kółko. Nic to nam nie dało.
Zrobiliśmy po prostu kółeczko. Aha, do tych możemy postrzelać. Dobra, zmienimy broń na snajperkę. Jeszcze raz. Dobra, ten już nie będzie strzelał. A, idą po nas. No to miło z ich strony. Myślałem, że będziemy tu rozmawiać, a oni jednak nie chcą rozmawiać z Pawsonem. Mamy drugiego. Więc może jeszcze póki tamci nie przyszli, to ja zmienię na snajperkę i go odstrzelę. No szybko. Dobra. No mamy. Już wstał. Dobra, spaliśmy go. Pistolet. Dobra, leci kolejny. Dobra, tych dwóch już nie będzie tutaj mi przeszkadzać. Chcieliście jeszcze, mamy. Tutaj kolejnych. Niedobrze. Ale on go powinien załatwić. Idziesz? Ach, dostał. Dobra, on go załatwił. Dobra, panie. Tu masz kolejnego kolesia. My tu uroczo powinniśmy chyba pójść do nich. No bo na razie poczekamy. Wezmę pistolet z powrotem i odstrzelę kilku panów, którzy nam tu będą wchodzić w drogę. Dobra, oni go odstrzelił. Czyli odstrzelił. Urwał im łeb. O kurde. A ty daleko nie wejdziesz. Twój kolega też nie za daleko nie pójdzie. O ty gnoju. Dobrze. Gdzie on to ma? No schodź. To powinno już być do końca zrobione. Żeby dało się zejść. A, jeszcze jeden będzie rzucał. Chodź, panie księżu. Ku.
A wchodź, dobra. Zaraz go zatwimy. Ha, ale go trafił, no. Dobrze to poszło. Chyba ten już nie wszędzie żył tutaj. O nie, jednakże jeszcze. Dobra, to trafią go. Trafi go ten kolega mój. Miły. Zaraz, dobra, bierz go. Dobra. Poszedł. No schodź! Boże, jakie to jest gówniano zrobione. Zmiana broni. Ja tak nie trafię go. Widzieliście? Tak to nie ma szans go trafić. Muszę tu stanąć. Być może wtedy mi się uda po prostu odstrzelić. Dobra, dostał. Ale trafił mi tak. O kurde. A ja nie mam naboi. Zajebiście. Zajebiście. Ale się wpakowałem, no. Aż poczułem to, jak on mnie tamtą maszyną swoją dojechał. Poczułem to naprawdę w lędźwiach. No, gdzie mnie kurwa cofnęliście tutaj? Dobrze, tamtędy można zejść. Jest jedna wada, jak mówiłem. Mam mało naboi. Trzeba pistolet zmienić. No nie, tu są naboje. To dużo zmieni też troszkę. Czyli dużo. Troszkę zmieni dla nas. Jednak zmienimy. Najpierw damy sobie życia. Życia mieliśmy sobie dać. W sumie. To nie. To bardziej się przyda, wybuchowy. Aj, dojechał mnie. Chyba tego nie przeżyję. Tak te zamrażacze i inne
Sracze dopacze były lepsze. Co ja wezmę, będę miał więcej jednak mocy. Uuu, panie, aleś zażył kokainki. To było niebezpieczne. To już pobiegam trochę, może gdzieś jeszcze naboje jakieś znajdę. Biegamy, poszukamy, gdzie nam łatwiej walczyć później. Pistolet mam pełny. No i moja ulubiona rzecz w tej grze, czyli wchodzenie po drabince. Tędy można było tam zejść, wziąć. To nie będę wracał. Dobra. Naboje najpierw. Tego. Nadawać. Bełty. Wzięte. Jest. Ach, trafił mi jeszcze mnie. To trafiło. Kurde, nie ten guzik ciągle. Nie ten guzik. Granatem trzeba to walnąć ich. Co myślicie? Może go na granatem tym razem potraktujemy. Jezus! On mnie zabije tutaj. Chyba nie przeżyje. Dobra. Na to nieźle to poszło. Powiem wam szczerze, że bardzo dobrze poszło. Zmienimy sobie na pistolet. Nie potrzebuję, tylko naboje straciłem. Ja to odzyskałem już. Dobra, panowie. Ja tu będę kończył ten odcineczek i dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Hej.